Proszę nie regulować odbiorników. Heroes 4 na kanale. Nie uciekajcie. Nie róbcie unsubów, jak to tam kto woli. Postanowiłem tak trochę na przekór, tak trochę może kończąc kwestię trzecich Heroesów, sprawdzić, czy czwarte Heroesy po latach, czy one mają jakikolwiek sens. Czy da się w nie jakokolwiek sensownie grać? Czy da się cokolwiek z nimi zrobić? Jak bardzo zmieniają to, co znamy z trzecich Heroesów? Zastanawiałem się, czy zrobić jakieś kampanii przykładowo? Ale z kampaniami w Heroesach czwartych jest tak, że jak wyśrubujecie sobie postać, w sensie bohatera, to jest życie, tak? To zagramy sobie życiem. Jak wyśrubujecie sobie bohatera, bo bohaterzy tutaj levelują i naprawdę robią różnicę na polu walki, to tak naprawdę później możecie samymi Heroesami przychodzić. Nie musicie, nie potrzebujecie w ogóle budować, rozbudowywać miasta. Okej, tutaj nie mamy nic, ale weźmy sobie bohatera. O! Nie mamy karczmy? Nie mamy karczmy. W taki sposób się bawimy. To, co się rzuca na pierwszy rzut oka w Heroesach czwartych, no mamy dziwne zachwianie perspektywy i na przykład normalnie takie drewno byłoby do zabrania, ale ono jest elementem tartaku. Przez co można się pomylić. I to tak znacząco, bo tracimy trochę ruchu. Z innych bardziej znanych rzeczy, no to pewnie wiecie, jednostki rekrutujemy codziennie. O, będziemy mieć walkę. Oni sobie będą rzucać teraz szczęście. Dobra, czekamy. Walka, jak widzicie, też jest, no jest średnia moim zdaniem. Bo tak naprawdę nie jesteście w stanie powiedzieć nic, jak daleko ma dana jednostka, co da się zrobić w temacie i tak dalej. Dobra. Dobra, to się dobi. Trzeba będzie tu ruszyć. Okej. Musimy też przypilnować, żeby nasz bohater nie stracił nagle życia. Dobra, pięknie, poszło. Bo podbijanie levelu na bohaterach naprawdę robi robotę. Dobra, to na razie harpy nie potrzebujemy. Tu pikinierów byśmy sobie wzięli. No. O. Kusznicy na pewno. A, i oprócz pierwszego poziomu, bo to jest pierwszy poziom, to jest drugi, trzeci i czwarty, no to pierwszego poziomu możemy mieć dwie jednostki, a tu później wybieramy po jednej. Jednostki nie levelują, co też może być dla wielu minusem. Dobra, poczekajmy, aż podejdą. Pikinier ma fajną umiejętność, bo pikinier ma umiejętność ataku jako pierwszy, ze względu na to, że ma włócznie, więc atakuje z większego dystansu. I widzicie, nawet jak wy atakujecie, to on jest tym pierwszym. Dobra, załatwione. Weźmy sobie ich, bo się mogą przydać. Nigdy nie wiadomo. Ogólnie moim zdaniem grafika jest bardzo brzydka. Pikinierów czy balisty? Dobra, dajmy giermków. A, jednostki się oczywiście regenerują codziennie. Jednostki możemy sobie wypluć, że tak powiem, sami. Dobra, i oni nie mogą zajmować zamków ani kopalń, ale jak leżą jakieś surowce luzem,
to bez problemu wojsko może sobie je podebrać, a my podjedziemy tam, aby przyjąć. Mógłbym napić się wody, jak to mówią. No i ogólnie moim zdaniem Heroesy są czwarte na mapie. One są bardzo nieczytelne. Da się przyzwyczaić. Bo z tym z przyzwyczajeniem nie powinno być problemu. A, balisty wziąłem. No dobra, niechaj będą. Powinniśmy tutaj zaraz jakieś porządki zacząć robić. Na przykład tu magowie. No, nie najlepszy wybór. Zwłaszcza, że... Do przodu, panowie. Tak czułem, że trucizna poleci. A, no i łucznicy oddają też, tak? Jak sami widzicie. Oj, chyba zginiesz, kolego. To by było słabe. Dobra, magowie nie oddają. Dobra, ustaw się tu. Tak jest. Bo też możecie jednostkami zablokować linię strzału, szkielet. Nie jestem zadowolony. Zginiesz. To był błąd. Dobra. Załatw mi tutaj germazy. Te niziołki. A, on już wskrzesza, ham. No dobra. Błąd. Teraz będziemy musieli do miasta się wybrać, ale to... Chyba mu się kulki skończyły. No, za duże straty. No i musimy się wycofać do zamku. No inaczej nie wskrzesimy bohatera. Jak sami widzicie, jest... I Bob został wskrzeszony i weźmy sobie... Wynajmijmy bohatera, tylko ja bym chciał kapłankę jakąś. Kilka postaci na pewno kojarzycie. Święta Katedra, poziom pierwszy. Dobra, o, i układ się nawet zrobił dobry. Dobra, weźmy sobie to z powrotem. Się z powrotem. Widzicie, normalnie takie wozy. O, i one... Te są do wzięcia, a te drewno nie jest. I... Bądź mądry i pisz wiersze, jak to mówi... klasyka. Weźmiemy sobie karawanę. I karawana jest bardzo dobrą mechaniką. Bo my sobie teraz ze strażnicy ściągniemy pikinierów. Może nie, bo ich sporo jest. Minotaurów nienawidzę w tej grze. Minotaur może zniwelować w ogóle atak, co nie? Zakon paladynów. To jest coś, co będę chciał iść. Jak zauważyliście, zapewne już wrócili nasi nasi pikinierzy dotarli na obiekt. Co potrzebujemy na krzyżowca? A, surowców nie mam. Opactwo. Zakon natury pykniemy. Zakon natury daje nam czary natury. Jak pewnie. Dobra, może z tymi wilkami najpierw. Z wilkami powinniśmy sobie poradzić. Dobra, ty czekasz. Ty masz jakieś czary. Dobra.
Tak czułem. Podwójny atak ma. Nie! Dobra, już trudno. Widzicie? I on nie może strzelić. Bo ma zablokowany cel. Czekamy, poczekamy. Dawaj mu zbroję. Ty możesz go podziabać. Dobra. Kilku tych nam zginęło. Przydałby się jakiś level. Ona magię by będzie chciała. Chłopów, dobra, muszę. Tak bardzo chcesz. Nie pamiętam, czy tu się da. Kuszy nie ma. To jest problem. No ale trudno. Weźmy upadstwo może. Aha, i hajs się kończy powoli. Okej. Jak widzicie, pewnie nie jestem jakimś mistrzem w H4. Na pewno giermasów potrzebuję. No jeszcze wazy mi pociągną. No dobra, jakoś ta armia wygląda. U was jest grupa. No to nie powinno być, u was są jakieś tam tłumy. Żałuję, że jeszcze nie mam kuszy na nim. Święte słowo na nich nie działa. Tak też czułem. Egzorcyzm. Dobra, duchowa zbroja na ciebie. Właśnie, bo oni skamieniają. No liczę na balistę mocno. Może do przodu. Chodzi, wiecie, w sumie co ja będę tłumaczył. Bless na niego. Mocno przyjmują. Dawaj tam. Dawaj. Ty masz tarczę? Nie masz broni. Ty zaraz znowu zginiesz, wariacie. Dobra. Siarka i teraz... No tu teoretycznie mogę ją zabrać, to te drewno nie wiem. Może trzeba będzie spróbować po prostu któregoś dnia ją zabrać. No, rękawice są. Moje ulubione z Heroesów trzecich. O Jezu, te golemy są mocne. Wspomniałem się trochę. One są mocne tutaj. Ty nie możesz strzelać, nie. Zaklęć też nie masz. Balista. Gdzieś ścinać tych. Powinno być po krasnalach. Czekajcie. Chociaż wjeżdżaj. Wjeżdżaj. On też nie jest ekspertem od ataku, więc... Po krasnalach. Próbuj. Damy radę.
Przynajmniej teoretycznie. A on w ogóle nie ten. Dobra, na farcie całkiem. No, w końcu. Umiejętność obrony, taktyka zapewnia szybkość, dowodzenie. Dowodzenie. W to wejdziemy. Exp. Wskrzeszanie. W to pójdziemy, bo wskrzeszanie tutaj działa trochę jak nekromancja. Rękawice jeździeckie. Zawiera wszystkie czary pierwszego poziomu. Fajnie, tylko to, no, lepiej, żeby ona miała. Aha, 25% ruchu na lądzie. Bardzo dobrze. Wskrzeszenie pozwala nam jednostki, które zginą na koniec bitwy, część z nich po prostu podnosi się i wstaje, żeby no z nami walczyć, znaczy z nami, dla nas walczyć. Czego nie mam? Hajsu pewnie. Oczywiście, że nie mam hajsu. Ciekawe jak przeciwnik, bo tak ewidentnie mam uczucie, że jak na Heroesy, to ja tutaj bardzo powoli się rozkręcam. Plus 5 do ruchu. A, zapominam się. Dobra, leprekauny są do pogonienia. Jeszcze jakby to powiedział klasyk. A, ze sklepienie ran mamy, bardzo dobrze. To się może przydać. No, oni tutaj są do pognania. No. No ale widzicie, ta walka, no tutaj jest dramat, moim zdaniem, jeżeli chodzi o walkę. A spróbuj go podziałać. Do przodu. Dobra, żegnam. I żegnam. O, atak. Atak to koniecznie. Woda święcona, torba ze złotem. Tutaj torba ze złotem. Jeden sztuk złota więcej, no to ja jestem rad. No, duchy są mocniejsze. Dobra, czy ja mogę coś tu zbudować? Wojsko. Staniemy tu. No, bo oni zginęli. Dobra. Dobra, teraz chyba jesteśmy w stanie sobie z nimi poradzić. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale mamy czary. No. Na duchy. Szybkie są. Jak zapewne widzicie. Nie walka wręcz. Dawaj tam. 7 tu jest. Już nie. O, na bohatera mi się rzucą. Co nie jest najlepsze. Zdejmij kontratak chociaż. Ja.
No i dobra. Zobaczymy, co nam wskrzesi. Jedną istotę, ale to wiadomo, że mamy dopiero podstawowy poziom. Ale zawsze coś, tak? Jedna istota. Dobra, trochę kryształów nam wpadło. Czy to już? Co wy potrzebujecie? Aha, nie mamy sześć koła, wy po prostu potrzebujecie. Terber? I ogólnie jeszcze, jeżeli chodzi też o zamki, to mamy życie, śmierć, ład, naturę i moc. Moc to wiecie, barbarzyńcy, typowo. Myślę, że nikt nie jest jakoś mocarnie zaskoczony. Natura, no to można najbliżej do bastionu ich dać. Ład to jest moim zdaniem forteca. Dobra, zobaczmy ilu zginęło, ile... Jeden. Walka, tak, walka. Zaczynają ekspy nam wpadać. Duchowość zwiększa skuteczność magii. Okej. Okay. Regeneracja magii zawsze na propsie. To zabiera nasz główny wojak. Ja mam dwa koła tylko, to co możemy pomarzyć. Czekajmy, aż się tam... Właśnie tutaj też kwestia ekonomii jest inaczej w ogóle, wiecie. Inaczej są położone akcenty, jeżeli chodzi o ekonomię. To jest jakiś miecz, a tu jest smok. To nie. To nie, to długo nie. Tu możemy się wbić. O, świński ryj. Dobra, ale tu musimy... Dlaczego strzeliłem nim? Ponieważ oni są, no... Zasklepienie ran komuś. Niechaj będzie. I tak czekam na grupowe, wiecie, czary, bo zaraz staniemy grupówkę. I grupowy bles wtedy wjeżdża i... Dobra, jedziesz. Jedziesz. No to było do przewidzenia. I świnia kończy swój żywot. No, dwóch. No, już pan generał. Dobra, weźmy złoto. No dobra. A tam były te szkielety. No 6900. I teraz właśnie, czy mnisi, czy... Jak my stoimy ze strzelcami? No to już mam decyzję podjętą. Koszary. I tak wyglądają krzyżowcy. To jest mocna jednostka. Ona na, tak jak krzyżowiec w Heroesach, to są portale przejścia. Sobie możemy się tam przejść. Tak czułem, że nas... silno. Silno tam jest.
No to nie był najlepszy ten. Nie była to najlepsza decyzja. I zobaczcie, że mamy autozapis tej tury. No i widzicie. Fajnie, że te autosejwy trochę ogarnęli. Dawaj, z wami to będzie fraszka. Blesa damy tobie. Dajmy im podejść. Czekajmy. Damy blesa tobie. Ty możesz już go sięgnąć, to miłe. Po temacie. Drugi też odjechał. Jeżeli chodzi o, tak jak teraz sobie trochę gram, tak, w te Heroesy, to największy problem, jaki widzę, no to jest ta walka. Inaczej położone akcenty na ekonomię mnie nie bolą, bo tutaj widzicie, że miasto daje nam 1000 sztuk złota. Nie jakieś tam chore pieniądze. Ale to jakby poprawili. Grafikę w ogóle. Te przejście w 3D ja rozumiem, bo to wtedy była moda. Nie, nikt tego nie potrzebuje. Potrzebujesz atak, na pewno. O! Umiejętność niemagiczna. Coś dla nas. Co potrzebne jest do aniołów? Seminarium. Gdzie jest seminarium? Seminarium jest drogie, po prostu. Dobra. Dodaję nam szlachectwo. O, to źle wybrałem. Trudno. Nie będziemy tutaj zmieniać. Podjedziemy sobie do zamku. O, meduzy nas złapały. No to tutaj nie zostaje nam nic innego. O, i tak jak walczysz od góry, to jest arcy słabo. Przynajmniej mi się nie podoba. W ogóle w szoku jestem, że Beholder poleciał. Przecież to jest... Widzicie? Co ja zrobiłem? No właśnie, przecież to jest strzelec. Dobra. Rycerzu, dawaj. Pikinierzy dostają mocno po rajtach. Może dopadnij go. To żeś go dopadł. Nie skomentuję tego. Zobaczymy, co mam wskrzesi. No to podskrzeszałaś. Walka wręcz. No to oczywiście, że walka wręcz. Dobra. To tą część mapy, tak jakbyśmy mieli obcykaną. To trzeba będzie pojechać po wojsko i polecieć tamtą część. To jeszcze zobaczmy, co to jest. Okej, morale. To miłe. A, i ona jest ten. Was na pewno. Was na pewno. I tu nie ma kombinowania, wiecie, tak jak z tamtymi Heroesowymi trikami typu zróbmy coś, wiecie, zróbmy rzeczy, aby
Chciał zobaczyć twoje czary. Ochrona przed naturą. Przywołanie. Grupowa celność. Okej. Okay. Chyba listę pewnie szans nie stać. Dobra, tyle nam musi wystarczyć. Widzicie, mimo że zdobyliśmy pewne tereny. Dobra, to jest pora na Minotaur ruski. To jest chaos jeszcze. To chaos to lochy. O. Pieśń pokoju. Pieśń pokoju, jak to w ogóle nazwali. No, spowolnienie. O! Kto się tego by spodziewał? O! A to było odbicie. Mamy to. Dobra, trzeba jechać, tu nie ma co się zastanawiać. Zasklepienie. Czułem, że jeden spadnie. Dobra. Podleż go. Ty chłopek, idź tam, ty idź tu. Ale żem tu. Dobra. I dobij go. Widzicie, to jest bardzo dobra jednostka. Jeden zginął nam chyba, bo dwóch, jeden. Tak, weźmiemy to. O. Bardzo przydatna rzecz nam weszła. Nie mam tyle kasy, co nie? Oczywiście, że nie mam. Jestem świeżo po... Ale tu kopalnia złota chyba jest. Bruniona przez grupę elfów. No, elfy mogą być silne, skurczybyki, bo mnie strzelają dwa razy. Będą silne. Strzelają dwa razy, to prawda. O, oni są naturą, to nie. Ochrona przed naturą. Do przodu, panowie. Żegnam. Będzie go tam podleczyć. Bo zaraz spadnie nam z rowerka. Ze sklepienia. No, tak czułem, że tam jest już ryzykownie. Dobra. I właśnie widzicie, że pomiędzy poziomami jednostki naprawdę rosną mocą. Odporność na magię. Walka. Poziom czwarty damy i chyba na poziomie czwartym są grupowe spowolnienie, grupowa niebiańska zbroja. Ogólnie powinny grupówki nam wpaść. Nie wiem, czemu nie wpadają. Może na piątym poziomie. Chyba stąd to byśmy uciekli. No kupmy już piąty poziom, żeby mieć z głowy. Kradzież zaklęć, boska interwencja i przywołanie smoka. Mogą być te czary, bez takie... Jakieś takie bez szału one są.
pewno ciebie mogę podbić. Na pewno walka i teraz tu gdzieś jest targowisko. Dobra, wejdziemy sobie do zamku. Dobra. Podnieśmy ją. Leczenie poziom ekspertki. Pewnie bohaterowi 30 punktów pozwala. No dobra, leczenie. Brzmi spoko. Dobra, słuchajcie, bo ja myślę, że my sobie tą... Że my sobie ten scenariusz, to my sobie go ogramy. Z wami to nie powinno być problemu raczej. Czy wy jako pikinierzy możecie być problemem? Taki problem z was to... O, ten oddał. Tego się chyba najbardziej obawiam. Raz. Dobra. My tu już też zaczynamy zadawać jakieś obrażenia konkretne. Do przodu. Dokończ go. Uwierzaj w niego. Okej, to była dobra walka. Trochę ksipunku żeśmy dostali. Mikstur nieśmiertelności może sobie w ogóle wypijmy. A, bo to tak się... Bob. Mikstura nieśmiertelności ma to do siebie znowu. O, ucznictwo. Dobrze. Krzeszenie zaawansowane i tu już mamy przeciwnika. On widzisz cię na trzech bohaterów, znaczy na dwóch lata. Mało, mało, mało. Zobaczymy co zrobi. To jeszcze zostaniemy ten jeden tutaj. Nie tu. To. Twórz. Aha, tylko na tyle stać, no bo żeśmy pięć koła wsypali przed chwilą. Dobra, zobaczmy co oni zrobią. Wydaje mi się, że będą wiać. Okej, okay. I to jest ich zamek. Tak by wychodziło, więc to można w sumie... A zróbmy trochę dłuższy ten materiał, może uda nam się skończyć. Świątynia chaosu to mnie... Ja nie wiem, czy ja mam tyle wojska, żeby tu oblegać. Chciałbym się cofnąć po armię. Się cofnąć po armię, wiecie o co chodzi. Tu się nie cofasz po armię, tu armia idzie do ciebie, ale karawanę bym poprosił najpierw. Wieża orków. Was 11. Tak, to na pewno, to na pewno. Wy. Dobra, dajmy sobie jeden dzień. Was do końca. Giermków 8, nie ma co czekać. Dawaj, wariacie. Często jak widzicie, na przykład tutaj jak był portal i ten portal co prawda wiemy gdzie prowadził i on tutaj prowadził do ciężkich wojsk. To się do ciężkiego staku, ale ogólnie jak się gra tak normalnie. Aha, no to fajnie. Balisty nie mają tyle ruchu. Czego nie rozumiesz? Zobaczymy co on tutaj, co on ma za armię.
A, no i też moim zdaniem wadą. O, lejemy ich. Po czym się będą wycofywać. O, i w końcu mój bohater ma kuszę. I robi to robotę, jak widzicie. O, jednak nie uciekasz. A to ciekawe. Zwłaszcza, że ty jesteś na... Jeden cios. Dobra, i tu coś mamy. Różdżka. Ożywianie zmarłych. Przekażmy ją. W przypadku każdej walki zabiera... Okej. Okay. Niechaj będzie. Spróbujemy się za chwilę w tym zamku. I oblężenie wygląda tak. Musimy podejść i rozwalić mury. Przeciwnik, który jest w murach na dole, jest dla nas nieosiągalny. Ci na górze jak najbardziej osiągalni z tą. O! Czy tak tu działa wskrzeszenie? No i tu będą na stłód. Tam 104 jest aż. No i jako, że są za murami, to też mają łatwiej. I tu właśnie bramę się łamie tak... normalnie. Dobra, brama poszła. Szkoda, że nie mam żadnej... Ale pieśń pokoju cię załatwię. Ifryt. Chłopku. Dobra, zrobiłeś coś. Nice. Jaki ty czar chcesz rzucić? Pieśń pokoju, tak? Ożywienie martwego. Proszę bardzo. Tak właśnie czułem. Dlatego killer poszedł na wskrzeszenie. To wygląda komicznie. Łam go, łam go. Dobra. Nasz bohater będzie musiał złapać teraz prawy trochę w swoje ręce. Na zasadzie walka wręcz. Blesa. Coś ma na siebie narzucone. Gin. Boleśnie idzie. Dobra, teraz już to wygraliśmy. Tyle mam do powiedzenia. Pakuj się. Możesz też już podejść. Ty czekasz. Łam go. Zasklepienie. Dokończ go. Wydaje mi się, że to jego jedyny zamek. A podejdź tam. Weź synu na górę. A balista już nie ma strzałek. Masz strzałkę, bardzo dobrze. Tak jest. No dobra, już jest po walce. Aha, zginął bohater. No to nie dostaniemy expa za tą walkę. A nie, bohater żyje. Nasz jeden. I tutaj zostaje teraz zastrzeszona. Część jednostek również. O, no i bardzo dobrze, walka. Ty też jednak, tak? Ekspercki. O, grasz niebieski odpad z gry. Udało nam się.
Zrobiliśmy misję, jedną mapę. Ogólnie podsumowując, jak mi się w te Heroesy gra? Dziwnie, jednak przyzwyczajony do trójki, która jest moim zdaniem bardziej epicka, bardziej taka fantazja, jednak wiecie, tam bierzecie duże armie i się naprawdę tłuczecie. A tutaj jest tylko kilka tych jednostek. Na plus, że robimy tą taktykę, że ustawiamy sobie rzędy. Dużo więcej jest minusów moim zdaniem jak plusów, ale to nie jest zła gra. Ogólnie mówiąc. Da się w to grać i da się z tego nawet czerpać fan. Jak widzieliście, ja przed chwilą czerpałem fan z czwartych Heroesów. Czy trzeba ją skreślać? Czy przyjęła potrzebny lincz za to, że jest Heroesem czwartym? W tamtych czasach tak, ale w tamtych czasach też wydaje mi się, że 3DO i New World Computing, czyli twórcy Heroesów, poniekąd sami sobie nakręcili bicz trójką. No bo jednak coś lepszego niż trójka ciężko było zrobić. I tak mi się wydaje, a tu dodatkowo też były problemy finansowe wydawcy. Trzeba było szybko nagonić, jak najszybciej zrobić wypuścić Heroesy, żeby na nich przeżyć, żeby na nich zarobić, bo tak naprawdę te Heroesy to było być albo nie być dla studia. No i okazały się gwoździem do trumny. Ja ich nie skreślam, będzie to dla mnie jakiś tam, może nie jest to najlepsze Heroesy, w jakie grałem. Moim zdaniem trójka jest bardzo dobra. Kolejne części już totalnie różnie od czwórki moim zdaniem, ale to może będzie w kolejnych jakichś materiałach. Czwórkę sobie sprawdźcie. Po latach, na spokojnie, z dystansem. Wiadomo, że gra jest szpetna, bo ciężko na nią się patrzy moim zdaniem. Ta grafika jest dosyć nieczytelna na tych mapach. Te miasta też inaczej się buduje. Może właśnie spójrzmy na to, że to nie jest, mechaniki nie są słabe, tylko są inne. I one tutaj bardziej są położone na tych bohaterów, bo tym bohaterem autentycznie, bohater jest tylko jednostką, tak? Nie jest kimś, kto po prostu sobie stoi na koniu i obserwuje pole bitwy. I z takimi tutaj wnioskami was zostawiam, także mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Trzymajcie się i dajcie znać, czy coś jeszcze z Heroes 4 nagrywać, czy zostajemy przy trójce. Także z mojej strony to tyle, trzymajcie się i do następnego, cześć.